Cześć! Witam wszystkich na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Kto jest nowy, niech zostawi subskrypcję tam na dole i oczywiście za dzisiejszy filmik musi być łapeczka w górę, ponieważ dzisiaj będziemy robili prezencik kamerzyście. Troszeczkę zarósł, wpadliśmy na pomysł z Dredziastym, żeby zamówić najlepszego barbera w Polsce. No ostatnio byliśmy trochę dla niego tacy wredni. Zrobimy mu po prostu prezencik, niech ma coś od życia, przyjedzie zaraz. Ej, barber jest... Na pewno to jest dobry pomysł, żeby go tak zapraszać, jest późno, dosyć późno. Jest super pomysł, lepszego pomysłu byś nie wymyślił. Ten barber jest niesamowity, naprawdę. Ale tak teraz nawet się nie przygotował do tego. W sumie niedawno był u fryzjera. Wydaje mi się, że to jest dobry moment. No dobra, no to co? Idziemy zrobić mu niespodziankę. Tak, czekamy na barbera. Ma być za pół godzinki i będzie strzyżonko. Subskrypcje tam na dole. Tak, tam. Dobra, stary, dawaj, lecimy. Wziąłem kluczki od Mietka. Ty, ale no tak ci powiem szczerze, że trochę nie wypada. Masz tam swoją osraną Audi, to jest Audi, nie? Czy nie? Tam jest na wiochu, on nie może czekać, bo on naprawdę... Aha, on nie może czekać i dlatego musisz wziąć Mercedes. Rumplem, no stary. Rumplem, a do kogo my jedziemy, że ty wielco musisz w Mercedesa wsiadać i ty już się pakujesz? Kamuś będzie tak zadowolony, że nawet się nie zdenerwuje, że Mercedes... No, no dobra, zobaczymy, no możemy się karnąć. Ty, daleko ten barber? Gdzie on jest? Wiesz, gdzie on jest? Kawałeczek, kawałeczek, zaraz będziemy. Kawałeczek. To jest 10 minut drogi, no. 10 minut drogi stąd? Ty, a ty... Nie za szybko troszeczkę? Nie za szybko? No robimy mu jednak prezent, no wypadałoby trochę zwolnić. Ale ja wiem, ja też lubię szybko sobie pozapierdalać, ale przesadzasz, stary. Ała! No i co, mówiłem? No mówiłem czy nie mówiłem? No musisz mnie tak denerwować! Nie, miał być prezent, mówiłem ci czy nie mówiłem? Dobra, wychodzimy, ja ci może ci coś pokażę, ale co? Nic nie stało. Jak się nic nie stało? Z tyłu na pewno się coś kurwa stało. Nie, pytanie nie teraz gdzie? Stary. Szukaj, bo wiem, że coś się stało. Może na szybko uda się to naprawić. Nie ma nic. Może na szybko się uda. Jezu, jakie brudne, trzeba wyczyścić. Nie ma nic. A to co to jest tutaj? Co to jest, się pytam ciebie, no? Co wyłącz to? No to jest na kamerze. Weź to na może... Co, kopisz to jeszcze? Weź, bo zaraz plastik, jest plastik, stary. Może ci, może ułamiesz i tego już się nie naprawi, jak będziesz to kopał. Proszę cię, tylko mu nic nie pokazuj. Co ty robisz? Może da się to teraz na szybko zrobić? Wsiądę z tobą, ale nie, ja wsiądę z tobą, ale ja nie usunę tej sceny, bo zwalisz na mnie, że ja coś zrobiłem, że gdzieś wjechałem, że znowu brałem Mercedesa, czy coś w tym stylu. Nie zwalę nic na ciebie, proszę cię, no. Ale ty lubisz, to jest w twoim stylu, ty tak lubisz robić. Dobrze, to zostaw to, ale jak już wrócimy, to usuniesz? Zastanowię się, ale masz teraz jeździć wolniej. Dobra. Chcesz mi powiedzieć, że jesteśmy na miejscu, tu są oni, tak? Tak. No to jest chyba ten świr, nie? Tak. Co go tam wcześniej na Fame MMA byliśmy z nimi. No. Siema! Dobra, ja się wyjdę przywitać już. Tak, no. O Jezu. Siemano, stary. Siema, hej. Siema, siema Hubert. Siema. To co, wsiadajcie do samochodu. To co, będziecie cieli, tak? Muszę dzisiaj dokończyć moje dzieło, bo ostatnio nie udało mi się z tego skończyć niestety. Ale dzisiaj zrobię zajebistą robotę i dokończę moją najlepszą pracę. I super. Moje arcydzieło. Kamerzysta będzie tak zadowolony, będzie zadowolony, stary, bo... Będzie mega. Będzie arcydzieło, to będzie... Nigdy nie widzieliście lepszego dzieła. On jeszcze nigdy takiego... Arcydzieło wielkie. Nigdy takiego barbera jak ty. A to jest twój brat, tak? To jest największy arcydzieło. To jest brat twój, tak? To jest mój parobek. Dobrze, wsiadajcie. Aha, dobra, to wsiadajcie, nie będziemy przedłużać. Wsiadajcie tutaj do samochodu, wsiadajcie do środka. Jak wy się tu dostaliście? To daleko jest, na takim zadupie. Jak wy się tu znaleźliście? Złapaliśmy autostopa i po prostu gościu zapierdalał dosyć szybko i szybko się tutaj dostaliśmy. Bardzo szybko. To co, będziesz dzisiaj ciął, tak? Jesteś gotowy? Słuchaj, dzisiaj zrobię moje największe dzieło, jakie zrobię tylko w życiu, słuchaj. Zrobię mu takie dzieło, że będzie zadowolony do końca życia. Zrobię mu najlepszą pracę. On zrobi największe arcydzieło. Jestem artystą. Jest wielkim artystą. Największy. A ty się dobrze czujesz? Bo tak się mokry zrobiłeś trochę. Dziwnie. Dobrze się czujesz? Wszystko w porządku? On się zawsze dobrze czuł. Co, dzisiaj odstrzałowa fryzurka na kamerzyście? Słuchaj, zrobię najlepszą pracę, jaką tylko potrafię. Zrobię tak dobrą pracę, że was olśni. Najlepszą fryzurę. Jestem artystą. Jest wielkim artystą. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zapraszamy. Ale wielki tego. Ogromny, ale fajne wnętrze. Przepiękne wnętrze. No dobrze, to chodźcie do samochodu. Co, tylko buty ściągnijcie, nie? Ja też szybko ściągnę. I co, idziemy do środka? Tak, chodźcie sobie, poczekamy, zaraz do zobaczenia. Chodźcie sobie do środka. Będzie idealne miejsce, tak? Aby wykonać moje dzieło.
Dobra, no to ja może pójdę po kawerzystę, okej? Okay? Nie, najlepsze zostaje na koniec, na deser. Deser zawsze jest na końcu. Przepyszny deser. Okej, okay, ale to jest tylko strzyżenie, tak? Ale to miałby być prezent, przepraszam bardzo, dla kamerzysty, a nie dla niego. To nie jest tylko strzyżenie, to jest dzieło sztuki. To jest dzieło. Dzieło sztuki, dzieło! Dzieło sztuki, dzieło! Dobra, nie, słuchaj, to nie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie widzisz, co tu się dzieje, stary? Hałasują o tej godzinie, zaraz zejdzie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tak, chowujcie się normalnie, proszę was. Weźcie się uspokójcie sobie trochę, możecie się trochę uspokoić? Nie uspokajaj artysty w pracy! Nie uspokajaj artysty w pracy! Dobra, stary, musimy coś z tym zrobić, nie? No i co? Co? Wywalamy ich. Nie, nie wywalamy. No wywalamy ich, chłopie, widziałeś co oni robią? Ty jesteś nienormalny, auto rozpieprzyłem, niech chociaż ostrzyżę. Ale co mnie to obchodzi? Przepraszam bardzo, że ty auto rozwaliłeś. To, że auto rozwaliłeś, to jest twoje... Nie, ja jestem dobry kolega, ale chcę być jeszcze lepszym kolegą wobec ciebie i dla niego, dlatego chcę ich wywalić, bo wiem, że to będzie lepsze rozwiązanie. Słuchaj, ja myślałem, że ty normalnie po Barbera zadzwoniłeś, a nie po dwóch psychopatów. To jest najlepszy Barber w Polsce. Ale on jest chory, widziałeś, jak oni się zachowują? To będzie przeszczęśliwy, zobaczysz. No nie wiem, ostatnio za dużo tych niespodzianek. Dobrze, mnie ostrzyżę, tak? I wszystkich, i kamerzysta na deser, pójdę po niego i on będzie przyszedł. Na deser? Ty już nawet mówisz jak oni! To jest, to co się z nimi trzymasz jeszcze, powiedz? Nie, to, że on tak po prostu ma taki styl, że on tych lepszych bierze na później, nie? I on tak to nazywa, że deser. Aha. No, ale mówię ci, zostawmy ich, on może posprzęt, zaraz przyjdzie, ostrzyże nas i pójdziemy po kamerzysta. Może troszeczkę spokojniej, co? Z tą głową, to jest jednak głowa, a nie, nie wiem, nie jakiś głowa, przyrząd do zabawy. To jest moja praca, nie moja głowa. To jest jego praca. Nie przeszkadzaj mi w pracy. Nie przeszkadzaj mi. Ale spokojnie, no to jest głowa, a nie jakiś przedmiot do zabawy. No delikatniej może troszeczkę z tą głową. Zobacz, na jego włosy są obrzydliwe. Obrzydliwe. Brzydzą mnie. Brzydzą go. Moje ręce. Jak, o co ci chodzi? Czy włosy jak włosy? Bo moje ręce się niszczą, obcinają twoje włosy. Niszczą się. Nie przesadzaj. Patrz na moje ręce. Zobacz. Normalne. Jesteś uchydny. Uchydny jesteś. Wszystko jest ok. I to jest te dzieło, tak? To jest te dzieło. To jest dzieło, to jest włosy. Arcydzieło! Pierwszy raz mi mówię. Ale skoro jesteś cudotwórcą, to powinieneś wykonać dzieło na każdym, a nie dobierać sobie do tego ludzi. A ty się kurwa do mnie plujesz? Co ty się plujesz do niego? Zaraz cię kurwa zabiorę tą kamerę. Zabierzę! Mi zabierzesz kamerę, tak? Chociaż proszę cię, nie kłóć się. Daj mi pracować. Daj mi pracować! No to proszę. Mariusz, jak to się skończy tym, że wyjdziesz stąd z tego krzesła bez głowy i wstaniesz, obudzisz się bez dwóch uszu i bez dwóch oczu, no to jak coś, to cię ostrzegałem. Co jest, stary? Wszystko w porządku? Wszystko. O Jezus! Co ty, pogrzało cię totalnie, człowieku? Co ty sobie wyobrażasz na takie rzeczy? Nie będziesz kierwać finał! Nie będziesz kierwać finał! Weź ty, też już nic nie mów lepiej! Żyjesz, stary? Co on ci robił? Ty jesteś chory? No zaraz wypad robicie stąd, nie? Ogólnie. Wiecie o tym, czy nie? Odejdź ode mnie, śmieciu! Halo, Zawika jest tutaj już, koniec, nic nie mogę koniec imprezy. Pana. Możesz, na pewno możesz wyjść. Mój pan to życie, nic nie mogę bez niego robić. Ale ja ci mówię, że możesz robić to. Ale ja nie mogę bez niego nic robić. Możesz robić to, nie że mogę. Wyjdziesz. Możesz. Nie mogę. Możesz. Nie mogę. No ty jesteś jakiś upośledzony człowiek. Pan to jest mój świat. Ja wszystko dla niego robię, ja muszę z nim. On tylko może mi rozkazy wydać. No to ale nie ty, to ja ci tym razem wydam nie. rozkaz i będziesz... Pan tylko może. Pan, tak? Pan. Idziemy. Tylko pan mi może! Pan może tylko! Tylko pan może! Tylko pan mi może dawać rozkazy! Ubieraj buty i idź. Tylko pan mi może dawać nie. rozkazy. Ubieraj buty i wychodź. Pan tylko może dawać rozkazy, tylko zobaczcie. No to na pana poczekaj na zewnątrz. Poczekaj na pana na zewnątrz. Halo? Tu! Halo! Wychodzisz stąd. Jesteś tu, tak? Nie, teraz będę kamerzysty strzyc. Ja wiem, że ty masz problemy ogólnie ze sobą, ale zapraszam cię. Nie mam żadnych problemów! A do wyjścia cię zapraszam. Nigdzie stąd nie wyjdę, dopóki nie ostrzyżę kamerzysty. Jak ty chcesz to zrobić? Paro! Do nogi! Służo! Raz, dwa, trzy! Jest przed... Gdzie jest mój parowy? Co z nim zrobiliście? Gdzie on jest? Przed domem. Przed domem. Gdzie on jest? Przed domem jest! Dobra, Mariusz, jest przed domem. Możesz stąd iść.
Gdzie jest mój parówek? Zrobiliście mu krzywdę? Nikomu nic nie zrobił, no. Jeśli zrobiliście mu krzywdę, poderżę wam gardło! Rozumiesz to? Dobrze, rozumiem. Zostaw go. Ciebie mam wziąć? Zostaw, nie dotykaj tej kamery. Gdzie jest mój parówek? Nic mu nie zrobiliśmy, no wyszedł. Rozumiecie, że się na was zemszczę? Może stąd wyjść już? Rozumiem, ale on wyszedł, tam jest. Jest tam przed domem. Jeśli gdzie tam? No przed domem, no, głuchy jesteś. Gdzie tam? Wyszedł. Mariusz. Gdzie tam, kurwa? Parówek! Parówek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Trzeba nagrać, bo to gdzie on to jest? Trzeba nagrać. Słuchajcie, ja tutaj wrócę i dokończę swoje dzieło i ostrzyżę kamerzystę. W głowę puknij, chłopie. Co ty się kurwa do mnie plujesz? Możesz znaleźć swojego sługę, tak? To jest twój sługa. Gdzie jest mój sługa? Co mu zrobiłeś? Poszedł. Mam się na tobie zemścić? Na tobie? On poszedł chyba już. Co za chłop? Chory człowiek. Chory człowiek. Mi się naprawdę nie chce tego komentować. Wróć do pana! Straszny upadek. Panowie, żyjesz? Nie, nie żyję. Zemszę się za ciebie! Ty chyba już poszedł. Pokażę im swoje miny. A później wrócimy, ci nie